Nawet 2-3 sekundy tam czyjeś coś leci, kawałeczek muzyki, to nawet człowiek nie miał takich intencji, żeby tego, ale coś gdzieś leciało 2-3 sekundy, a już prywatne i zastrzeżenie i reaguje. Corporation, żydowskie corporation. No ze względu na pieniądze. No niestety rano nie może być okno otwarte. A ta Ewka tutaj parasolem jeszcze otwiera, bo ona no do parku spierdalać i tam oddychać sobie, jak jej mało. Poza tym ma las. I tutaj przychodzi jako ta Żydówa, żeby nabruździć i potem ucieka. Tak mówił Janek Witek, ale to jest prawda. Ale to jest prawda. Bo ja w tym momencie nie korzystam tu z imienia, nazwiska, tylko tak jak w strażnicy. Nie ma imienia, nie ma nazwiska i nieważne kto ten artykuł napisał, tylko ważne, że co napisał. Żeby nie być chciwym, żeby nie być pazernym i dobrze, że żydostwo teraz tu w Polsce z Jezusem Chrystusem przegrało. Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę. Bardzo, przynajmniej tu w Polsce. I to sugeruje, że ludzie mogą odchodzić z YouTube, mogą odchodzić z Facebooka, chociaż im bardzo praktycznie potrzebne, ale jak zauważą, że są chciwi i pazerni, żerują na waszych danych osobowych, no to ludzie wychodzą z tego, uciekają, nie chcą, boją się. A jak przyjdzie taki moment, że życie będzie bezpośrednio zagrożone, to sobie głupi to uświadomią, bo Polak to jest głupi nawet i po szkodzie, że Żyd go chce wyrolować. Teraz linia mysia i jest okres przejściowy.